Na przestrzeni lat LEGO wypuściło całą masę różnych serii. Niektóre przetrwały wiele lat, inne znikały po roku czy dwóch. Dzisiaj przedstawię Wam 5 zakończonych serii, które moim zdaniem powinny zostać przez LEGO przywrócone. Wiem, była już na YouTubie cała masa tego typu materiałów, jednak uważam, że moja lista jest naprawdę oryginalna i raczej nie znajdziecie drugiej takiej samej. Przede wszystkim mój wybór serii nie polegał po prostu na tym, że biorę te serie, które ja osobiście najbardziej lubiłem i o, lubiłem tą serię, to niech ją LEGO przywróci. I tą też lubiłem, to niech ją też przywróci. Nie. Starałem się tutaj dobrać takie serie, których przywrócenie miałoby jakiś sens z perspektywy LEGO oraz coś ciekawego, coś nowego by do LEGO wniosło. No bo na przykład jedną z moich ulubionych serii jest Hero Factory, ale bądźmy szczerzy, czy jest jakaś realna szansa, że ta seria jakkolwiek powróci? No raczej nie, bo raczej LEGO odeszło już od tego typu figurek. Więc dlatego właśnie Hero Factory na tej liście nie znajdziecie. No i jeszcze jedna rzecz. Castle, Space oraz Pirates. Tych trzech serii na mojej liście nie znajdziecie. Nie dlatego, że ich nie lubię, wręcz przeciwnie, bardzo bym chciał, żeby powróciły, ale uznałem po prostu, że to są zbyt oczywiste wybory. Chcę tutaj Wam raczej zaprezentować coś bardziej oryginalnego. No i poza tym to nie tak, że te serie są kompletnie nieobecne, bo co jakiś czas LEGO ostatnio wydaje jakiś zestaw nawiązujący do nich, tak jak na przykład ostatnio tą w Fortece Eldorado. Więc to nie tak, że te serie są tak kompletnie nieobecne. A, no i na tej liście pojawią się tylko i wyłącznie oryginalne serie LEGO. Uznałem po prostu, że gdybym jeszcze tutaj wrzucił serie licencjonowane, to zdobyłby się taki bałagan na tej liście. Dobra, mając to wszystko za sobą, możemy przejść do listy 5 serii, które moim zdaniem LEGO powinno przywrócić. Miejsce 5. Exo-Force. Exo-Force to seria wprowadzona w roku 2006 i zakończona w 2008. Jej główną tematyką były mechy. Jednak bądźmy szczerzy, jak na dzisiejsze standardy zestawy z tej serii nie wyglądają najlepiej. No i właśnie dlatego zdecydowałem się umieścić Exo-Force na mojej liście. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ta seria mogłaby pokazać swój pełny potencjał. No przecież przez te wszystkie lata LEGO zrobiło ogromny postęp w temacie mechów. Patrząc na niektóre mechy z takich serii jak Ninjago czy Monkey Kid, myślę, że gdyby Exo-Force powróciło na sklepowe półki, to nowe zestawy mogłyby wyglądać naprawdę dobrze. Co prawda mechy to obecnie dość częsta rzecz w LEGO, no bo dostajemy ich sporo chociażby w takich seriach jak już wspomniane Ninjago czy Monkey Kid, to jednak uważam, że seria, dla której mechy byłyby główną tematyką, mogłoby sprawić, że dostalibyśmy mnóstwo naprawdę ciekawych, różnorodnych właśnie tego typu maszyn. Miejsce 4. Mixels. Dobra, bądźmy szczerzy, wszyscy, którzy mnie choć trochę znają, wiedzieli, że ta seria pojawi się na tej liście. Seria ta trwała w latach 2014-2016 i skupiała się właśnie na tytułowych mixelach, czyli różnorodnych kolorowych stworkach. I moim zdaniem tego typu seria to jest dokładnie coś, co LEGO w tym momencie powinno przywrócić. Nie muszą nawet być konkretnie miksele, ale po prostu seria, która miałaby podobną ideę jak miksele. Co mam tutaj na myśli? Małe, niedogie zestawy, które dostarczają sporej liczby ciekawych, przydatnych elementów, a i również dają radę jako konstrukcja. Obecnie nie mamy już w LEGO tego typu serii. Najbliższe co do tego mamy to chyba magazyny, ale to jednak nie jest do końca to samo. Uważam, że przywrócenie mikseli w tym momencie byłoby strzałem w dziesiątkę. Miejsce 3. Seria o tajnych agentach. W historii LEGO mieliśmy 3 serie o tajnych agentach. Alpha Team, Agents i Ultra Agents. Wszystkie 3 uważam za bardzo dobre i udane. Ta ostatnia pojawiła się w roku 2014, a zakończyła w 2015. I od tego czasu tematyka tajnych agentów w LEGO już się nie przewijała. A wielka szkoda, bo uważam, że ma ona duży potencjał. Dlatego właśnie bardzo chciałbym, żeby LEGO wprowadziło teraz jakąś serię skupiającą się na tajnych agentach, bo takich klimatów zdecydowanie obecnie brakuje. Miejsce 2. Vikings. No dobra, tajnych agentów nie ma w LEGO od roku 2015. Natomiast Wikingów nie widzieliśmy już od roku 2006, czyli od 17 lat. Wow, to naprawdę sporo czasu. Wtedy właśnie zakończyła się seria LEGO Vikings. Co prawda w zeszłym roku otrzymaliśmy zestaw LEGO Creator z łodzią Wikingów, ale uważam, że jeden zestaw tutaj nie wystarcza. Wikingowie zdecydowanie zasługują na swoją własną serię i fajnie by było, gdyby w końcu po tak wielu latach LEGO powróciło do tej tematyki. Miejsce 1. Western. Oryginalna seria LEGO Western istniała w latach 1996-97. Mimo, że nie trwała specjalnie długo, jest przez wielu fanów bardzo pozytywnie wspominana. No i nie ma co się dziwić, w końcu pod jej szyldem ukazało się całe mnóstwo świetnych zestawów, które do dzisiaj wyglądają dobrze. Później w roku 2013 pojawiła się jeszcze jedna seria w klimatach westernowych. Tym razem była to seria licencjonowana, nawiązująca do filmu Lone Ranger. A później...
Nic. Naprawdę marzy mi się, żeby znów pojawiła się jakaś seria, w której ujrzelibyśmy kowbojów, Indian, bandytów napadających na kopalnie ze złotem i wszystko inne, co z westernem się kojarzy. Naprawdę bardzo bym chciał, żeby Lego powróciło do tej tematyki. Myślę, że ucieszyłoby to zarówno starszych fanów, wychowanych na oryginalnej serii, jak i również młodszych, takich jak ja, którzy nie załapali się ani na oryginalną serię Lego Western, ani na Lone Rangera. Drogie Lego, jeśli to oglądacie, to wiecie co robić. No i to było na tyle. Przedstawiłem Wam 5 serii, które moim zdaniem powinny zostać przywrócone przez Lego. Myślę, że była to całkiem ciekawa, oryginalna lista. Staram się, żeby moje wybory nie były aż tak oczywiste i myślę, że mi się to udało. No a teraz oddaję głos Wam, drodzy widzowie. Jakie serie Waszym zdaniem powinny powrócić na sklepowe półki? Ode mnie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć!